Moi drodzy, dzień dobry. Pewnie nie spodziewaliście się, że tak szybko do Was przyjdę, ale stwierdziłam, że dobra, koniec tych cyrków. Czas wrócić na YouTube'a. Nie wiem, czy to taki jest powrót, bo dobrze wiecie, że ja nagrywałam... Właśnie nie, rzucałam dla Was filmy, ale nie nagrywałam ostatnio. Więc to jest taki po części mój powrót. Dla Was to jest taki niepowrót, powiedzmy. I z racji tego, że mamy grudzień, to sobie otworzymy kalendarz. Chciałam też Wam pokazać ten kalendarz, bo może nie wszyscy obserwują mnie na Instagramie, bo tam tylko go pokazywałam. Dostałam w tym roku taki przepiękny, duży kalendarz. I jest to kalendarz ze strony Emako. Podlinkuję Wam na dole, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, może nie w tym roku, ale na przykład za rok. Może sobie pomaluję jakieś usta, bo mam takie jakieś suche. Dobra, jestem. Ła. W ogóle siadam tutaj, bo jakoś mi się kojarzy ten kącik z vlogmasem z tamtego roku, ale mam tutaj kwiatka. No nieważne, otwieramy sobie kalendarz. Nie wiem, czy Wam powiedziałam, jest to kalendarz ze świecami. I jest to... A! Jest on bardzo ciężki właśnie, ale jest też przepiękny. Wyleciała mi ósemka, a dzisiaj mamy 4 grudnia. Czwórka jest tutaj. O, ja muszę go odłożyć, bo naprawdę jest mega ciężki, a nie chcę, żeby się coś z nim stało. Mamy takie okienko i mamy kolejną świeczkę. O, ładnie pachnie. Wczoraj sobie paliłam trójkę, a dzisiaj już mamy czwórkę. Ładnie, tak trochę słodko, gumowo. Coś takiego, ale na razie sobie ją chowam. Nie wiem, czy ona była tu. Ósemka była tu. I też fajnie, bo on jest w takich kolorach szaro-niebieskich. Te świeczki też są właśnie takie szaro-niebieskie, czyli coś, co mi będzie pasować do mieszkania. Coś chciałam opowiedzieć? Chyba nie. Na tą chwilę to wszystko i zapraszam do oglądania. Może jeszcze tylko wspomnę tyle, że wczoraj tak stwierdziłam. Kurde, oglądasz Natalia tyle vlogmasów, czemu ty nie będziesz nagrywać? I tak mnie jakoś wzięło, dobra, ponagrywam sobie. Zobaczymy, ile to potrwa. Znaczy, to nie jest vlogmas oczywiście, bo zacząć vlogmas 4 grudnia to już trochę za późno, ale chodzi mi bardziej o to, że po prostu zabrakło mi tych vlogów, więc mam nadzieję, że ich będzie dużo w grudniu, ale zobaczymy. Nic nie mówię, nic nie mówię. W tle widzieliście paczki i zostawiałam je sobie tutaj, żeby z Wami je otworzyć. I może pierwsza paczka, bo jak widzicie tutaj mam mint bags, dostałam... A dobra, może zacznijmy od tej. Dostałam przepiękną torebkę od nich. Jak wiecie, ja uwielbiam ich torebki i będę Wam zawsze je polecać. Tym razem dostałam taką w kolorach jesieni, bym powiedziała, bo jest to naprawdę kolor typowy dla jesieni, taki karmelowy, coś takiego, beżowy, tutaj z karteczką. Dziękuję, że wybrałaś, teraz jestem już twoja. No i to jest ta torebka taka duża i ona jest tutaj, ma jedne takie szelki, nie szelki, nieważne, i jest też tutaj zaciągana na sznurki. Jak ją ubiorę, do jakiej stylizacji, to Wam też pokażę. Jest przepiękna, także bardzo dziękuję Mint Bags. A teraz czas na tą drugą przesyłkę. Tutaj dostałam kosmetyki od Duszka. Ja już kiedyś miałam od nich kosmetyki, ale wiem, że teraz wyszli z nową jakby firmą, z nową serią. Lalka się nazywa. I tutaj mamy złoty dotyk i to jest kremowy mus do ciała. Jest taki bardzo leciutki, powiem Wam, jakby tutaj był jakiś puder. Zobaczymy, co to będzie. I tutaj chyba też jest z tej samej firmy coś. I to jest imprezowy mango brokatowy krem mus. O, to będzie dobre na imprezy, na które rzadko chodzę. I ostatni prezent, jaki dostałam, to już od Duszki. Na pewno kojarzycie te kosmetyki, bo zobaczcie, jakie one są czadowe. One są przepiękne, z tego co kojarzę, one są chyba robione ręcznie i no w ogóle to jest bajka. To jest chyba żel pod prysznic, nie wiem, bo tutaj nie po naszemu jest napisane, ale może czemu to nie jest po naszemu? Żel pod prysznic, tak. Lizak tęczowy się nazywa. Także super. Mam jeszcze jeden chyba żel właśnie pod prysznic od nich, jeszcze nie zużyłam, ale na pewno zużyję, bo jestem ciekawa tych kosmetyków. Tutaj mamy krem do ciała, lizak tęczowy również. Patrzcie, jakie to jest w ogóle
czat, jak one wyglądają, te kosmetyki. Fajny worek, tak w ogóle. O, i to jest chyba sól do kąpieli albo peeling. Czekajcie, już wam powiem. To jest peeling guma, lizak tęczowy, czyli wszystko z jednej serii. Tak wygląda nazwa. No przepiękna paczka, w ogóle przepiękne te kosmetyki, bardzo dziękuję. I wiem, że na Instagramie będzie kod dla was. Nie wiem, czy on jest nadal aktualny, ale jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, bo on był przez 3 dni aktualny, więc może od dzisiaj będzie właśnie aktualny i mogliście sobie tam zamówić te kosmetyki z jakimś rabatem, także obserwujcie mnie na Instagramie, pamiętajcie o tym. Mam fazę ostatnio na kolorowe skarpetki. Jak przesadziłam, to mi nie piszcie, bo chyba wiem, że przesadziłam. Znaczy nie, no spoko to wygląda, ale rzuca się to w oczy. W każdym razie właśnie mam fazę na kolorowe skarpetki, także dzisiaj one również królują w mojej stylizacji. Ubrałam też taki szalik kolorowy, bo mój szary szalik jest do prania, ale uwielbiam go. Na pewno go kojarzycie, naprawdę jest najlepszym szalikiem, jaki kiedykolwiek chyba miałam. W ogóle się nie elektryzuje, w ogóle jak to się mówi, nie niszczy się od kurtki, od torebki i przede wszystkim jest ciepły. Ja go kupiłam w Reserved, a ten jest chyba z jakiejś firmy, no nie wiem nawet czy nie z Shein, ale też naprawdę jest spoko, jest taki mięsisty też się nie elektryzuje, więc też na plus, ale to jest chyba jego debiut, w ogóle nie nosiłam go. Nieważne, tutaj torebka Sinsay, kurtka z H&M-u bodajże, spodnie są z, jeju, nie wiem, albo H&M, albo Sinsay. Już teraz naprawdę nie wiem, to są takie mom jeans, skarpetki, też nie wiem, ale dam wam linka, znaczy wiem skąd są, ale nie pamiętam nazwy firmy, no i mam Adidasy również, więc uciekam, zaraz się do was odezwę, jak już będę w samochodzie. Jadę pozałatwiać kilka rzeczy, znaczy w sumie nie pozałatwiać, tylko muszę po dwie paczki podjechać, muszę zrobić jakieś małe zakupy, także takie wiecie, ogarnianie życia codziennego. Także jadę do Auchan, bo jak już jeżdżę, to już wolę podjechać do Auchan, bo naprawdę mam wrażenie, że tam jest dużo, dużo taniej niż w jakichś innych sklepach, więc no więc jak można zaoszczędzić, to czemu nie? Więc podjadę sobie do Auchan. Nie mam co prawda jakichś takich wielkich zakupów, ale no trochę trzeba zrobić, więc to nie jest jedna rzecz do kupienia, tylko trochę więcej, więc jadę i mam nadzieję, że zrobię to jakoś szybko, sprawnie, póki jeszcze nie ma korków na mieście, bo jest dopiero 13. To są moje dzisiejsze zakupy, tak na szybko wam pokażę, co kupiłam. Zaczniemy sobie od jedzenia, bo tam jeszcze mam inne rzeczy. Wzięłam Hochland, taki serek na gorąco, jeszcze go nigdy nie miałam, szczerze mówiąc, więc zobaczymy, bardziej z myślą o takich tostach zapiekanych. Zobaczymy, jakieś pieczywo, wzięłam też suszone pomidory z ziołami w oleju, bo mam zamiar zrobić może makaron właśnie ze szpinakiem, który tam też kupiłam, no i wzięłam suszone pomidory, mleczko, sok pomarańczowy, moje prażynki ulubione, kabanosy, cukier trzcinowy. Wzięłam taki typowy z Auchan, bo tak naprawdę składam się niczym nie różni od tego, który jest dwa razy droższy, więc ja naprawdę tego nie rozumiem. Potem wzięłam moje ulubione batony z Milki, szynka, pasztet, żelki, też moje ulubione. Tutaj jakieś zioła, chyba tylko pietruszkę wzięłam, jogurty, kiwi. Powiem wam, że ostatnio dosyć dużo jem kiwi. Gdzieś wyczytałam albo gdzieś usłyszałam, że jest mega zdrowe i jakoś tak wróciłam, bo bardzo dawno nie jadłam kiwi, więc teraz wielka paczka, nie wiem czy tutaj jest kilogram czy pół kilograma, kilogram. Więc naprawdę dużo. Wzięłam dwa jabłka, cukinię oczywiście, rukolę i właśnie szpinak do tego makaronu z suszonymi pomidorami, zobaczymy co wyjdzie. To jakieś paluszki, wzięłam też papryczki chili, słuchajcie, musiałam spakować to do woreczka, bo mi w ogóle nie chciały jakby czytać, chciałam wziąć jedną, ale za mała waga, wzięłam dwie, za mała waga, wzięłam trzy, za mała waga, stwierdziłam, no nie będę brała więcej, bo mi aż tyle nie potrzeba, więc wzięłam trzy, mimo tego, że potrzebuję tak naprawdę jednej, no ale mniejsza. Tutaj jeszcze mam pomidorka, jakiś taki dziwny, wzięłam też gwiazdę betlejemską, białą, były dosyć tanie, kosztowała chyba dyszkę i to jest ta z tych większych, zaraz ją wsadzę do doniczki i sobie ułożę na, położę na stole. W każdym razie jeszcze tutaj mam kilka rzeczy z chemii domowej, mam takie chusteczki do pralki, które mają
niby zapobiegać, wiecie, wyłapujący kolor po prostu w pralce, żeby się ubrania nie barwiły nawzajem. Wzięłam też takie sticky do muszli klozetowej, ponieważ ostatnio też słyszałam o kogoś, że są całkiem ok, więc wypróbuję, bo podobno przepięknie pachną. Wzięłam też, jeśli chodzi o zapach, do samochodu i taką ługę do prasowania, bo mi się skończyła ta ługa taka do pralki, więc wzięłam coś takiego, żeby nie myśleć o tym, że trzeba wypłukać sobie jeszcze pranie, znaczy wrzucić tą ługę, wlać tą ługę do prania, ale... Lol, zobaczcie, data, czy to ma datę przydatności i jest przeterminowane, ciekawe, albo to jest produkcja, no może produkcja chyba, bo nie wiem. W każdym razie wzięłam taki w sprayu, przy prasowaniu się go używa, no nieważne, po prostu mi się tam ta ługa klasyczna skończyła, więc wzięłam coś takiego. Także to są moje zakupy, teraz to wszystko muszę pochować do lodówki i ogólnie ogarnąć i może jakiś obiad sobie właśnie zjem. Przyniosłam sobie właśnie kubki świąteczne z piwnicy i mogę wam kilka pokazać. Ten na przykład kupiłam rok temu i on jest z Homely. Bardzo fajny. Ten jest prawdopodobnie z Rossmana. Ten na przykład mam z Empika, on jest też świetny. Chociaż trochę żałuję, bo jego pojemność jest mała, ale jest bardzo fajny, w Empiku kupiony. Ten na przykład mam z Pepco, taki zwykły, klasyczny. Ten jest z Home & You, chociaż prawdopodobnie on był kupiony w Rossmanie, bo Rossman ma też często takie wspólne kolekcje właśnie z Home & You, więc możecie sobie zaglądać, zawsze to wychodzi taniej niż jakbyście kupowali właśnie w Home & You, więc polecam. I tak sobie pomyślałam, że je już wyciągnę, mamy grudzień, więc to myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć pić dobrocie właśnie z takich kubków. Zrobię sobie teraz kawę w moim nowym ekspresie. Zaraz wam pokażę, ale tak, mam nowy ekspres, więc sobie zrobię taką prawdziwą kawę. Nie podoba mi się ten kadr, ale już słuchajcie, nagrywam to chyba trzeci albo czwarty raz, bo nie mogę znaleźć odpowiedniego kadru, także nieważne. Pomyślałam, że właśnie zrobię sobie kawę, mimo tego, że nie mam zbytnio na nią ochoty, ale moi znajomi mnie dzisiaj wyciągają na imprezę, więc pomyślałam, że można by było trochę dodać sobie energii, żeby jednak nie zasnąć im tam o północy. Więc zrobimy sobie kawę i potem coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? No nie wiem, może się odezwę do was jeszcze później. Idziemy robić kawę. Jeszcze kawy. Często mam pytania od was dotyczące tego ekspresu, czy wam polecam i tak dalej, więc może fajnie było, jakbym wam tutaj powiedziała co nieco o tym ekspresie. Ja go mam, no powiedzmy, że prawie rok, może bez 2 miesięcy, jakoś tak. Jest to Tassimo, oczywiście ekspres kapsułkowy. Dzisiaj rano robiłam sobie nawet, powiedzmy, że kawę, ale jest to taka bardziej czekolada z kawą Jakobsa i ona jest naprawdę spoko, naprawdę, bo resztę kaw, które miałam do tej pory z tego ekspresu, one są strasznie, strasznie mocne jak dla mnie. Ale nie o tym, bo jeśli chodzi o takie gusta, to już każdy ma swoje dotyczące kawy. Ale czy wam w ogóle polecam ten ekspres? Jeżeli ktoś jest kawoszem, bardzo dużym, to nie polecam. To nie jest ekspres do kawy, takiej prawdziwej, prawdziwej kawy. Ja go kupiłam z myślą o robieniu Oreo, pyszna czekolada, jest też czekolada Milka, to jest bardziej takie kakao, czy właśnie takie jakieś napoje kawowe połączone z czekoladą, to spoko, ale jeżeli chcecie kupić ten ekspres stricte do kawy, to nie polecam. Mimo tego, że to jest jeden z najtańszych ekspresów kapsułkowych, to jednak radziłabym wam sobie dozbierać trochę kasy i kupić taki prawdziwy ekspres do kawy, jeżeli stawiacie na kawę. A jeżeli chcecie sobie zainwestować w ten ekspres właśnie pod względem jakiejś czekolady dobrej, to polecam, ale do kawy nie.
O Boże, jakie dobre. To jest prawdziwa kawa. Ale to jest w ogóle nieporównywalna kawa do tej z tego kapsułkowego. Ale dobra, i ma jeszcze taką piankę. Zobaczcie. Chciałam wam polecić moją playlistę na Spotify, którą utworzyłam w sumie dla siebie, ale później wam ją udostępniłam. I jest to playlista, która się nazywa Idą Święta. Dam wam linka do tej playlisty i w ogóle do mojego profilu na Spotify w opisie, żebyście mogli sobie właśnie zaobserwować tą playlistę, żebyśmy mogli razem słuchać właśnie świątecznych piosenek. Jest ich tutaj, już wam powiem ile. Nie powiem wam, bo tutaj nie ma liczby na komputerze by była. W każdym razie jest ich tutaj sporo i pewnie będą tutaj też dochodzić nowe jakieś, które mi się spodobają. I oczywiście też was zapraszam na playlistę Ostatnio Najlepsze. Obserwuję tutaj już 66 osób, także bardzo się cieszę. I ostatnio tutaj też dołożyłam kilka nowych piosenek, także zapraszam. Wszystko macie w opisie. A jeszcze w ramach zakończenia vloga, bo będę za chwilkę kończyć, to chciałam wam powiedzieć co nieco o tej książce, którą aktualnie czytam i jestem... O tu, wyleciała mi zakładka. W ogóle zakładkę mam też taką świąteczną. O, zobaczcie. Stricte świąteczną. Książka, którą czytam i powiem wam, że jestem trochę zawiedziona, ponieważ myślałam, że to będzie jedna z takich lepszych książek świątecznych. Niestety nie mogę o niej tego powiedzieć. Jest ona taka za banalna, aż mam wrażenie, nic tam się nie dzieje. Wszystko jest takie jakby kolorowe, znaczy są jakieś tam problemy rodzinne, ale one są takie trochę aż nad wyraz, mam wrażenie, albo też robią z tego wielkie halo. Znaczy ja wiem, że to miała być książka luźna, taka do relaksu i w ogóle, ale dla mnie chyba ona jest aż za bardzo taka przerysowana, właśnie za bardzo idealna. I też średnio się mi ją czyta, bo wiecie co, tutaj jest bardzo dużo bohaterów, to po pierwsze. I no dopiero gdzieś mniej więcej teraz, czyli po przeczytaniu, no nie wiem, 2/3 książki przeczytałam, już się trochę załapałam, kto kim jest i jakie wydarzenia dotyczą jakich osób. Ale na początku naprawdę nie mogłam się połapać i ciężko się czyta takie książki, jak wszystko się wam miesza i nie wiadomo, o jakich bohaterów chodzi. Także raczej na minus. Nie wiem, czy mam jeszcze jedną książkę. Nie, nie mam żadnej innej książki tej autorki, ale mogę wam polecić książki stricte na zimę, czy też na święta. Już wam mówię, gdzie one są. Tu są. I to jest Natasza Socha. Nie wiem, czy wam kiedyś polecałam. Na pewno wam polecałam. Tak wygląda jej jedna książka i to jest chyba jedynka. A to jest dwójka. Albo na odwrót, nie wiem. W każdym razie te książki, mimo tego właśnie, że są takie lekkie, świąteczno-zimowe, na odprężenie się, to bardziej wam polecam niż tą, którą teraz czytam, niestety. Te naprawdę koniecznie musicie przeczytać, jeżeli szukacie jakichś takich świątecznych... Muszę sobie podkładki kupić w IKEA, bo mi wszystko tu leci. Jeżeli szukacie jakichś takich świątecznych, fajnych książek, to polecam wam właśnie Nataszę Sochę. Bardzo, bardzo fajne książki. I tym świąteczno-książkowym akcentem będę się z wami żegnać. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, ponieważ w następnym vlogu będzie rozdanie. Bardzo fajne rozdanie, bardzo się cieszę na to rozdanie, więc mam nadzieję, że wam też przypadnie do gustu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakiś ślad po sobie tutaj pod tym filmem. Wszystkie rzeczy, o których mówiłam, macie w opisie. Wy zostawcie jakiś komentarz, jak tam u was, co tam u was słychać i... Czy cieszycie się, że wracam do was z vlogami? No i jak tam grudzień, jak vlog masy w ogóle. No, więc ja się żegnam, widzę się z wami już, mam nadzieję, że bardzo niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa pa. Buziaki, czemu pokazałam na kawę? Nieważne, pa. Give it all.